Boga. To jest podobno, widzowie, oficjalny love song i love song do tego. Do Kacpra Bońskiego podobno. Tak słyszałem, że już oficjalnie. Czyli czekajcie, mam pytanie. Mam pytanie. Czyli oficjalnie można powiedzieć, że Kacper Błoński jest Jungle Osią i wtedy jak gadaliśmy na Discordzie i to ja pomagałem Kacprowi tak wyrywać Leosie? Czyli to tak naprawdę dzięki mnie. Czyli kolejna rzecz, którą Young Multi zrobił. Crazy, nie? Trendsetter. Dokładnie. Trendsetter. Trendsetter. No why. No nieźle, widzowie. Teraz jesteś ty, a ja jak wariat nigdy nie mam dosyć. Mało było dni, w których coś mogło jeszcze mnie zaskoczyć. Teraz jesteś ty, a ja jak wariat nigdy nie mam dosyć. Mało było dni, w których coś mogło jeszcze mnie zaskoczyć. Teraz jesteś ty, a ja jak wariat nigdy nie mam dosyć. Słodki jak żelki, silny jak cios, uśmiechem prosto w oczy. Silny jak cios? Mówimy o tym samym ciosie? Mr. Punch? Nie wiem, czy Kacper chciałby, żeby był porównywany do Mr. Puncha. Trochę może słaby tekst. Słabo przemyślany, no ale dobrze. Okej, okay, spoko. To trochę cringe przez ciebie, sexy stał się shadowboxing. To trochę cringe, więc znowu nabijam śledzi małe kotki. Jak będziesz się bić, ja zawsze w pierwszym rzędzie. Ja myślę ogólnie, że w każdym dojrzałym związku, nawet twardy facet, albo ogólnie jak, nie wiem, uważasz, że coś jest cringe'owe, to później i tak przychodzi moment, w którym kurwa wysyłasz swojej drugiej połówce kotki. Nawet jak już masz na niej uczulenie, nie? To jest... Wiesz o co chodzi, nieważne, na co dzień możesz być skurwysynem, nie? I w ogóle, ale i tak ostatecznie kończy się tym, że wysyłasz słodkie kotki. A ja Kubu, dziękuję za 10 miesięcy. Taka polska Pink Panthers, co nie? Może to jest zbyt duże określenie, ale powiedzmy. Funky, co weekend odpalamy wrotki i codziennie gasimy blanty. Słodkie gotki wysyłasz? Nie. To znaczy, że my kurwałyśmy się z innej bajki. Dni z tobą są jak pierwszy opener, jak pierwsze gibony i pierwsze wagary. Ucieczka od starych, szlugi, pojary, pierwszy hajs wydany. Na stare mieszkanie i nowe Jordany. Na małe bluzeczki, jakieś okulary. Jak noc Carlo Rossi i Elem klikany. Jesteś dojebany. Love story jak z Hany Montany. Bo teraz się ciągle chowamy. Choć wie o nas już cała Polska. Wciąż lowki wolimy być sami. Może po mieście krążą plotki i może w necie już latają fotki. Styl dla mnie to jest tak private, jak odblokowanie na odcisk. Bo teraz ja wiem, jak wygląda z rana twoja twarz. Choć nie chcesz mi pokazać, dobrze wiem, że czujesz strach. I każda laska chce się wkleić na twój Instagram. Ja chcę być prostym. Jakie przyjemne to jest w sumie, nie? Czy nie? Który sklei ci najgorsze z ran. Mało było dni, w których coś mogło jeszcze mnie zaskoczyć. Ten refren mi się podoba, to schodzi w dół ta melodia. Podoba mi się ten moment. Mało było dni, w których coś mogło jeszcze mnie zaskoczyć. To mi się podoba, ten moment, kurwa. Jak schodzi w dół ten. A ja jak wariat nigdy nie mam dosyć. Słodki jak żelki, silny jak cios, uśmiechem prosto w oczy. To trochę cringe przez ciebie, sexy stał się shadowboxing. To trochę cringe, więc znowu nabijam śledzi małe kotki. Jak będziesz się bić, ja zawsze w pierwszym rzędzie, jak te funky. Co weekend odpalamy wrotki i codziennie gasimy blanty. Nie wiem, czy to snyczy, ziomy kurwałeś mi się z innej bajki. Bo ogólnie rozumiem, że przez kobiety shadowboxing jest kurwa uważany za cringe, tak? Jak jakiś chłop kurwa w losowym momencie zaczyna boksować powietrze. Bo spotkałem się z takimi wieloma opiniami. Oczywiście na jedynej ważnej platformie, jaką jest oczywiście TikTok, tak? Światła i księżyc do nocy, kola do chipsów i trawa do rosy. Jak ocean twoje niebieskie oczy, jak rozgwiazdy moje różowe włosy. Tak się przyciągają jak pszczoły do ula, jak Joker do asa, królowa do króla. Jak w portfelu stuwa tej dupki miniuwa, pasujesz na ulał. Love story jak z małej syrenki, ty masz pałac, ja rozum Arielki. Oboje umiemy być sami, ale razem jesteśmy chuj lepsi. Twoją mamę lubi moja mama, a ciebie lubią moje bestie. Więc
więc po co coś dłużej udawać? Chodź się całować na backseat, bo teraz ty wiesz, jak wygląda z rana moja twarz. Choć nie chcę ci pokazać, dobrze wiesz, że czuję strach. I każdy chłopak chce się wkleić na mój Instagram. Możesz być plastrem, który sklei mi najgorsze z ran. Mało błodni, w których coś mogło jeszcze mnie zaskoczyć. Teraz jest fajne to jest, podoba mi się ten numer. Taki przyjemny bardzo. A ja jak wariat nigdy nie mam dosyć. Słodki jak żelki, silny jak cios, uśmiechem prosto w oczy. To trochę cringe przez ciebie, sexy stał się shadowboxing. To trochę cringe, więc znowu nabijem śledzi małe kotki. Jak będziesz się bić, ja zawsze w pierwszym rzędzie jak te fanki. Co weekend odpalamy wrotki i codziennie gasimy blanty. Nie wiem czy to snyczy, ziomek urwałeś mi się z innej bajki. Czemu ty tak o mnie nie mówisz jak Leosia o Kacprze? A czemu ty nie nagrasz takiego numeru jak Leosia o Kacprze? Dla mnie? No właśnie. Pozdrawiam ty się, dziękuję za Givcuba. Z Intoro, dziękuję bardzo, Dajosze, dziękuję bardzo serdecznie. Nagram? Dobrze. Czekam na ten banger. Czekam na ten banger. Yes, yes, yes. Czekam na ten banger. Spoko ten numer. Dawson, dziękuję za Prima. Pozdrawiam Trysie, dziękuję bardzo serdecznie. Fajny ten numer. Całkiem przyjemny. Sprawdzisz widok Jan rapowanie. Całkiem przyjemny ten numer nawet. Co tam piszą? Nie ma to jak poznać swoją miłość dzień po tym, jak Leosia wyda cringe'owy love song. Męczę cały dzień. A widzowie, widzicie? Jakie to urocze i słodkie. Taki love song. Namć. Mega. Mega jest ten love song, no? Fajny, taki tego. Mega zabawny i w ogóle.